serdecznie. Witam Pani Panów Radnych, witam gospodarza Ratusza Burmistrza Romana Kaczmarczyka, witam Panią Skarbnikę Janowską, witamy Pana Partnera Stewarda z Straży Miejskiej i jak zwykle obsługa Rady Miejskiej Pan Radosław Pasionek. Proszę Państwa, porządek. Tak. Zanim przejdziemy do początku obrad, otwieram sesję Rady Miejskiej w Nowym Stroju. Na podstawie listy obecności stwierdzamy kworum. Jest 13 osób. Podpisało się na liście obecności. Porządek obrad nie jest dzisiaj też zbyt obszerny. Przechodzimy do zatwierdzenia protokołu z poprzedniej sesji. Czy jakieś uwagi są odnośnie tego protokołu, jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to proponuję. Kto jest za przyjęciem tego porządku obrad, proszę o podniesienie ręki w górę. Proszę Panią Urbańczyk, wiceprzewodniczącą o przeliczenie jednogłośnie. Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty. Przechodzimy do części drugiej. Tradycyjnie rozpoczyna się ona od sprawozdania burmistrza Lecha Zdroju z działalności między sesjami. Panie burmistrzu, przekazuję Pani głos. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Po kolei przedstawię najważniejsze wydarzenia w tym okresie. Powiem szczerze, jedną z bardzo ważnych wizyt 29 marca w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Rozmowy dotyczyły się remontu murów oporowych na terenie Lecha Zdroju. Wszyscy z Państwa wiecie, jak wyglądają mury oporowe, zwłaszcza na wysokości targowiska, troszeczkę powyżej. Ma to też bezpośredni wpływ na to, że wstrzymana jest inwestycja budowy targowiska, gdyż większa część targowiska parkingowa jest usytuowana w dolnej części, zaraz przy murach oporowych, które na dzień dzisiejszy natychmiast wymagają remontu. Rozmowy były bardzo długie. Uzyskaliśmy informację, że Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej przekazał wniosek na odbudowę umocnień brzegowych Białej na odcinek Lądek Zdrój Ołczychowice, właściwie aż do Żelazna, do ujścia, do Banku Światowego i na dzień dzisiejszy czekamy na odpowiedź ze strony Banku Światowego. Mam kontakt do osoby, która bezpośrednio się tym zajmuje w Waszyngtonie, także jak tylko jakakolwiek będzie decyzja, będziemy rozmawiać. Niemniej jednak zarówno dyrekcja, jak i Pan projektant wyrazili nam zgodę zrobienia pierwszego etapu budowy targowiska, czyli na dolnej części posadowienie tych wiatr do sprzedania. Dolna część niestety będziemy czekać. Jest to bardzo trudne do zrealizowania, no bo przetarg musimy zrobić jeden, wykonawcy wybieramy i ten wykonawca będzie musiał czekać, kiedy dostanie zgodę na zrobienie drugiej części. To może być pół roku, może być dwa. A my musimy znowu w miarę szybko rozliczać środki, bo to są środki unijne. Nie wiem, jak to wyjdzie prawnie, ale zobaczymy. Niemniej jednak będziemy mogli już do pierwszej części, etap pierwszy budowy targowiska uruchomić. Planujemy w najbliższym czasie ogłoszenie przetargu. 3 kwietnia, właściwie to było jeszcze w ostatnich tygodniowych, były 3 wizyty przedstawicieli PGNiG. Podpisaliśmy umowę, w ramach której gmina udostępni pomieszczenie. Raz w tygodniu przyjedzie przedstawiciel PGNiG celem organizacji spotkań informacyjnych z mieszkańcami miasta gminy Lecha Zdrój na temat wymiany źródeł ciepła. Chodzi oczywiście o instalacje gazowe i tam będą nowe środki, jakieś dla, z tego co wiem, mówił, że dla dużych rodzin do 3000 zł dofinansowania i tak dalej, i tak dalej. I to fajne, bo PGNiG ma już dotowane bezpośrednio celowe środki dla osób.
I raz w tygodniu tym będzie przedstawiciel, to będzie podane do publicznej wiadomości, w jakie dni, o jakich godzinach i każdy z mieszkańców będzie mógł tutaj przyjść bezpośrednio przedstawiciela PGNiG, będzie się wszystkich informacji. Domyślam się, że jest to rozwojowe, bo już tego co wiem, planują kolejne jakieś tam projekty dla mieszkańców w ramach niskiej emisji. 5 kwietnia w Płocku były dwa bardzo ważne spotkania. Pierwsze z rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w ramach list w Starostwie Płockim w ramach Zielonej Doliny. Wszystko wskazuje na to, że główna siedziba będzie umieszczona na terenie ziemi płockiej. Być może wstępnie rozmawialiśmy, obejmie dwie gminy, czyli gminę Lądek Zdrój i gminę Pyszczyca Kłodzka. Te porozumienie wstępnie zostanie zawarte pojutrz we Wrocławiu, jeżeli wszystkie strony się dogadają, myślę, że to będzie dobrze. Wtedy gmina Pyszczyca, gmina Lądek Zdrój, Uniwersytet Przyrodniczy i Starostwo Powiatowe w Kłodzku rozpocznie działania w kierunku umiejscowienia zamiejscowych siedzib Zielonej Doliny, o której tak dużo już mówiliśmy, na ziemi kłodzkiej. Później odbyło się w Muzeum Ziemi Kłodzkiej spotkanie sygnatariuszy deklaracji Sudety 2030. Dotyczyło ono dwóch spraw. Pierwsze było bardzo obszerne sprawozdanie pana Romana Szermeja w sprawie naszej wizyty w Brukseli. Potem było wystąpienie pana też rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w zakresie współpracy z Sudetami i Zielonej Doliny. I ostatnia część była poświęcona, której ja już prezentowałem, informacje dotyczące drugiego Sudeckiego Kongresu Samorządowego. W zeszłym roku było pierwsze, na którym duża część z państwa była. W tym roku w czerwcu planujemy drugi Sudecki Kongres Samorządowy, który będzie połączony z walnym zgromadzeniem, najprawdopodobniej zgromadzeniem sygnatariuszy deklaracji Sudety 2030, czyli docelowo przyjedzie tutaj około 106 burmistrzów, wójtów i starostów z obszaru Sudetów i Przybórza Sudeckiego. Tradycyjnie tak w roku ubiegłym odbędzie się to w ośrodku Troja. Tym razem będzie to jednodniowe. Zostało już na końcu, jesteśmy uszczegóławione tematów, które będą omawiane na tym Sudeckim Kongresie Samorządowym, ale już zaproszenia poszły. 6 kwietnia na Zandersenem, jak co roku, piękne wydarzenie, czytanie dla dzieci, ale przede wszystkim fantastyczna frajda dla dzieci, które czynnie brały udział w działalności Centrum Kultury i Rekreacji. Jeszcze raz wielkie podziękowania do pani Gabrieli Rodak. Fantastycznie przygotowane dzieci, super się bawiły, inscenizacja, wszystko świetnie zrobione. 9 kwietnia, bardzo ważna wizyta PKP Łącz. Jak państwo wiecie, trwa remont już dworca PKP, lewa strona, tam gdzie będzie sala kongresowa, została przykryta, wymieniona została dach. Już można robić w środku. Natomiast cały czas jest problem z wiatą peronową. Wiata peronowa i peron i tory nie wchodzą w skład dworca PKP. To, co kupiliśmy za złotówkę z bocznicami, z tym szarym szeregiem, parkingiem z przodu i tak dalej, natomiast wiata, która w kilku miejscach nie jest na stałe połączona z budynkiem, jest obiektem zarządzania PLK. I byliśmy rozmawiać z dyrekcją, jak jesteśmy w stanie temu zaradzić, gdyż wiata na dzień dzisiejszy grozi zawaleniem i mogłoby to wpłynąć na to, że mogłoby uszkodzić tą naszą remontowaną konstrukcję. Pierwszy argument ze strony dyrektora, że dworzec jest nieczynny, w związku z tym nie mają środków i nie widzą podstaw, żeby inwestować, ale z drugiej strony mówię, w stronie jest przygotowany już dworzec, nasz też się kończy robić w tym roku w sierpniu, w związku z tym te oba dworce były przygotowane na uruchomienie linii. Jeśli chodzi o uruchomienie linii, jesteśmy już bardzo zaawansowani w rozmowach. Zaproponowałem, kosztorys wstępny na samą wiatę jest około 200 tysięcy. Zaproponowałem PLK, że jesteśmy w stanie partycypować w kosztach 50 na 50. Biorąc pod uwagę, że, ale
myślą, że mamy niewielkie oszczędności na budynku remontu dworca, to moglibyśmy je przeznaczyć też na remont wiaty i wtedy cały obiekt byśmy mieli kompleksowo załatwiony. W tym momencie wielkie podziękowania dla strażaków, którzy wycięli wszystkie drzewa. To po prostu tam z tyłu dworca wyglądał, że w środku lasu. 12 kwietnia gościłem u siebie pana dyrektora administracyjnego Jacka Marcelewicza z Polska, ze szpitala. Rozmawialiśmy, no dość niby płatek, ale wyszło na to, że poważny temat. Chodziło o to, żeby na ulicy Słodowej wyznaczyć naprzeciwko targu dwie koperty dla karetki. Karetka na dzień dzisiejszy cały czas jest tam na podwórku utrzymywana i nawet wyjeżdżając na sygnale bardzo szybko, nieraz po prostu już jest potężne niebezpieczeństwo, włączając się do ruchu, bo może jechać samochód albo od tej strony, albo od tej. Jest to bardzo niebezpieczne. I poza tym jest tam wąsko, no i uszczone jest to grzecznościowo, bo tam jest praktycznie chodnik, a nie miejsce postojowe. Ja powiedziałem, że bardzo chętnie wyrażę zgodę tutaj, żebyśmy te dwa miejsca postojowe zrobili 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Tak, żeby nawet w okresie, jak są targowiska, zdrowie przede wszystkim, żeby ta straż, żeby ta karetka stała i żeby mogła się ładować, bo tam są urządzenia, które trzeba ładować energią elektryczną. Także myślę, że to jest tak ramach naszej współpracy. 14 kwietnia w Czebieszowicach odbyło się zgromadzenie miejsko-gminne Ochotniczy Straż Pożarny. Gościliśmy wszystkich z całej gminy. Też było podsumowanie całego roku i właściwie wszystkich dotychczasowych 3 lat naszej wspólnej działalności. Minął tydzień, już obchody świętego Jerzego, msza święta w kościele. Jest mi niezmiernie przykro, że tak mało osób było właśnie spośród rady. Pozostawię to w ocenie każdego, bo to jest święto nas wszystkich. Potem po południu odbyło się wręczenie medali świętego Jerzego. Tak jak potwierdził wcześniej, był osobiście pan minister Jan Dworczyk i pozostałe osoby, wszyscy obecni, za wyjątkiem pani Piotrowicz w imieniu odebrał syn. Kala bardzo udana, myślę, koncert pani Oli, naszej lodczanki, też bardzo dobry. No i 23, czyli wczoraj, parada smoków, powiem szczerze, dla wszystkich pełne zaskoczenie. Nikt nie spodziewał się aż tak wielkiego powodu, tak dużo szkół i młodzieży i grup też, bo też byli emeryci, zrobili smoka i środowiskowego domu i tak dalej. I powiem szczerze, że poziom był tak wysoki, że jury tutaj obradowało, miał poważny porządek do zgryzienia, żeby wybrać smoka. Trzykrotne okrążenie rynku. No korowód był olbrzymi, nie? Także już jest nawet relacja na telewizji sudeckiej, można zobaczyć z tego święta. I myślę, że to jest taki wstęp, bo na początku był bardzo modernistyczny smok, później już dzieci. Myślę, że w przyszłym roku już to będzie naprawdę potężna parada, w której wezmą udział wszyscy. Nagroda główna była 1000 zł, drugie miejsce 600 zł, trzecie miejsce 300 zł. Także dzieci, które powygrywały, będą mogły sobie na wycieczkę czy gdzieś pojechać. Smoki były robione wszystkie z ekologicznych rzeczy, czyli ten, co wygrał, był zrobiony z tych kwadratowych opakowań na jajka. Cały był zapakowany na zielono i naprawdę ślicznie wyglądało. Dokładnie całe, myślę, że najbliższy na stronie głównej będzie zdjęcie i kto wygrał, i który smok, i jaka klasa, czy jaka grupa dzieci. Ja byłem bardzo wczoraj zachwycony. Nie spodziewaliśmy się po prostu z strony płockiej, jak wszedł korowód ze szkoły podstawowej, ponad 100 osób przebrane za smoki. W tym też nasze dzieci strażackie też, to chyba trzecie miejsce zajęło, nie? Także świetnie było. Naprawdę piękna impreza i może właśnie dobrze, że była w poniedziałek, w dniu szkolnym. Zobaczymy, jak na przyszły rok, skoro tak się to przyjęło już na samym początku, myślę, że będzie super. Jeszcze raz zachęcam państwa do udziału 1 maja. Idziemy na Nagrodę Borówkową. Ja jestem zwolennikiem czynnego wypoczynku. Nagrodę Borówkową wspólnie z czeską stroną otwierać będziemy sezon. Mam nadzieję, że w tym roku nie spadnie nam śnieg, tak jak w roku ubiegłym. I drugie
też robimy wejście na Trojak i później wspólne ognisko z turystami i mieszkańcami pod Arboretum, a 3 będą występy w czasie Akademii z okazji Święta 3 Maja. Dziękuję Państwu, że jestem. Pytania bardzo chętnie. Dziękuję bardzo Panie Burmistrzu. Czy jakieś pytania Panie i Panowie Radni w związku z przedstawionym sprawozdaniem? Myślę, że jeszcze jakieś pytania, jeżeli się pojawią do tej ostatniej części, chętnie skorzystam z obecności Pana Burmistrza tutaj. A zatem przechodzimy teraz do punktu 2. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcia uchwał w sprawie. Punkt 2a. Zmiany w budżecie gminy Lądek-Zdrój na 2018 rok. Projekt uchwały był procedowany wczoraj na Komisji do Spraw Gospodarczych. Czy jeszcze jakieś pytania odnośnie tego projektu spośród Państwa radnych? Jeżeli nie ma, to bardzo proszę Przewodniczącego Komisji Gospodarczej, Pana Artura Dobrzyńskiego, o opinię Komisji. Opinia jest pozytywna, jednogłośnie za 11 osób. Dziękuję bardzo. A zatem Panie i Panowie Radni, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Projektu tej uchwały, proszę o podniesienie ręki w górę. Jednogłośnie zostało przyjęte. Punkt 2b. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej gminy Lądek-Zdrój na lata 2018-2030. Jeżeli nie ma żadnych pytań, proszę Przewodniczący Komisji Spraw Gospodarczych, Pan Artur Dobrzyński. Opinia jest pozytywna, też jednogłośnie za 11 osób. Dziękuję bardzo. A zatem przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Lądek-Zdrój na lata 2018-2030. Proszę o podniesienie ręki w górę. Jednogłośnie. Projekt uchwały dotyczący tworzenia żłobka gminnego w Lądku-Zdroju. Czy jakieś pytania ewentualnie? Sprawa była dzisiaj na Komisji do Spraw Społecznych. Bardzo proszę Panią Dorotę Urbańczyk, Wiceprzewodniczącą Komisji, o wyrażenie opinii. Komisja do Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt. Dziękuję bardzo. A zatem, jeżeli nie ma żadnych dodatkowych pytań, to proszę, możemy przejść do głosowania projektu tej uchwały. A tutaj jeszcze Pan Radny Łukasz rozpatrzy się znacząco, ponieważ zostały zgłoszone właśnie dwie jak gdyby takie literowe w zasadzie uchybienia. I tutaj już podamy Państwu może, żeby to było poprawione tak jak należy, a mianowicie w rozdziale 3 i to był paragraf 8, punkt 6. Powtórzyło się w postaci tu sformułowanie, więc wykreślamy, żeby to było przegłosowane w takiej postaci, jak należy. I kolejna poprawka dotyczy tutaj również rozdziału 3, paragraf 9, punkt 2. Nieobecność, w związku z którą będzie podjęta decyzja o przyjęciu zastępczym, nie może być. I tutaj zabrakło wyrazu krótsza niż 1 miesiąc, co istotnie wpływa na brzmienie tego punktu. A więc proszę bardzo, Pan Łukasz. Ja tylko dodam, że wczoraj na komisji opiniowaliśmy uchwałę już z tymi poprawkami. Dobrze. A zatem Panie i Panowie Radni, czy możemy przegłosować projekt tej uchwały z zaproponowanymi poprawkami? Proszę, kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu tej uchwały, o podniesienie ręki w górę. Jednogłośnie, dziękuję bardzo. Kolejny projekt dotyczy wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej.
projekt Komisji Gospodarczej. Bardzo proszę pana przewodniczącego Artura Dobrzyńskiego. Opinia jest pozytywna, nie jednogłośna. 10 głosów za i wstrzymując. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania jeszcze ewentualnie? A zatem przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki w górę. Kto z państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Punkt 2e. Zmiana uchwały Rady Miejskiej Wnątka Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 roku numer L3/334/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez gminę Lądek Zdrój wkładu niepieniężnego aportu do Lądeckich Usług Komunalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lądku Zdroju. Bardzo proszę o opinię Komisji Gospodarczej. Opinia jest pozytywna, niejednogłośna. 8 osób za, 2 przeciwko, 1 wstrzymała. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby tutaj w tym temacie? Nie widzę zgłoszeń. A zatem kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki w górę. 8 osób za. Kto z państwa jest przeciwny? 4 przeciw. 4 przeciw. I kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu F. Zmiana uchwały nr 31/191/2016 Rady Miejskiej Lądka Zdroju z dnia 24 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Lądek Zdrój. Poproszę o opinię Komisji Gospodarczej. Pan przewodniczący. Jest pozytywna, jednogłośna, 11 osób za. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych? Jakieś pytania? Nie widzę. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały o podniesienie ręki w górę? Jednogłośnie. Jednogłośnie, dziękuję bardzo. I teraz punkt G. Zatwierdzenie planu odnowy miejscowości Czerwiszowice na lata 2018-2023. Projekt był przedmiotem obrad Komisji Gospodarczej. Bardzo proszę przewodniczącego Artura Dobrzyńskiego. Komisja jest pozytywna, jednogłośnie 11 osób za. Dziękuję bardzo. Czy pani Sołtys coś chciałaby dodać jeszcze? A zatem kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki w górę. Jednogłośnie. Jednogłośnie, dziękuję bardzo. Otrzymaliśmy też jako radni informację dotyczącą funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy Lądek Zdrój oraz współpracy z naczelnym lekarzem uzdrowiska. Dzisiaj na Komisji do Spraw Społecznych była obecna pani Sulika, która w urzędzie teraz zajmuje się tematyką służby zdrowia. Otrzymaliśmy również taką informację też od pana radnego Leszka Pazdyka, który jest związany ze służbą zdrowia na terenie powiatu płockiego. Zapoznaliśmy się z tą informacją. Nie ma zmian odnośnie opieki wieczorowo-nocnej, ani opieki w okresie świątecznym. Nadal jako mieszkańcy gminy musimy korzystać, dojeżdżając też do sąsiednich gmin. Nie ma już Polanica takiej umowy, natomiast ma umowę z Płocko i Szpital Bystrzycy Płockiej. Rozumiem zatem, że w razie gdyby... Oczywiście, jeśli
jeśli można, Pani Przewodnicząca. Bardzo proszę, Panie Przewodniczący. Jeśli chodzi o przypadki nagród, wiadomo, że korzystamy wtedy z SOR-u Polanica. Mówię tu o nagłych przypadkach, czy tego rodzaju urazy, prawda? W tym przypadku, no to korzystanie z pomocy medycznej właściwie tylko i wyłącznie w Polanicy. Dziękuję bardzo. Kolejna informacja dotyczyła zimowego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój w sezonie 2017-2018 oraz przygotowania do okresu letniego. Czy jakieś pytania tutaj związane z tym tematem? Dziękuję bardzo. Punkt piąty, interpelacje, zapytania, wnioski. Może zanim ktoś z Państwa radnych chciałam przedstawić tutaj, przyszła dopiero co odpowiedź dnia 23.04.2018 podpisana przez Pana Starosty Macieja Wiszenia, a dotycząca właśnie remontu drogi powiatowej w Konradowie. I Pan Starosta tutaj informuje, że koszt przebudowy tej drogi szacowany jest na ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej i tak dalej około 420 tysięcy złotych. Przy dofinansowaniu ze strony gminy w kwocie 2010 tysięcy złotych zadanie mogłoby zostać zrealizowane w najbliższym czasie. Prosi zatem o informację, czy gmina Lądek-Zdrój 210 tysięcy. Jest w stanie dofinansować zadanie w 50% jego wysokości. Jeżeli będzie to niemożliwe w obecnym czasie, proponuję wspólnie ująć przedmiotową inwestycję w projekcie budżetu na rok 2019. No jest to świeża sytuacja, dopiero otrzymaliśmy taką informację. Myślę, że tutaj skierujemy też do Pana Burmistrza i jeżeli to się okaże niemożliwe w tym roku, to będziemy montować o to, żeby znalazło się w planie budżetu na rok 2019. Przyszło też zaproszenie od Pana Marszałka Cezarego Przybylskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego do udziału w czwartych Dolnośląskich Dniach Pionierów Osadnictwa na ziemiach odzyskanych. Ja poproszę Pana Pasiąka, żeby to zeskanował i rozesłał Państwu po prostu na skrzynki mailowe. I też drugie zaproszenie przyszło dotyczące kongresu samorządowców i też zostanie ono zesłane. Tak, otrzymaliście Państwo. No dobrze, to dobrze. W razie i to z takich informacji jeszcze. Jeszcze taka sprawa, którą ja bym też chciała poruszyć, ponieważ część z Państwa wie, że PKS Kłodzko znowu nam wycofało autobus 16.10 w Sądkach, 19.40 ze Wrocławia powrotny. Nie miałam jakoś tak okazji, może mam taką propozycję, jeżeli Państwo na mnie wyrażacie zgodę, żebyśmy wspólnie z Panem Arturem Dobrzyńskim wystosowali jednak takie pismo, opracowali i sprzeciw w imieniu Rady Lądka-Zdroju, bo no, na okres letni na przykład spółka powiatu kłodzkiego wszystkie autobusy w zasadzie zawiesza. Gdyby nie Beskid, to PKS Kłodzko już w ubiegłym roku tak było, wszystkie mają Beskidę, prawda? I nie ma też w okresie letnim. Teraz tu się znowu wycofuje. Jest to prawda, Beskid w tym czasie jeździ, ale Beskid jeździ z innego przystanku, prawda? I część ludzi przyjeżdżających z Polski, teraz było takie zamieszczanie, wysiadali na dworcu PKS w Kłodzku, nie wiedzą, taksówkami ludzie zamawiali taksówki, żeby tutaj przyjechać do sanatorium, prawda? Także jest to spółka powiatu kłodzkiego, która ma wypełniać funkcję użyteczności takiej publicznej, prawda? Jest to transport publiczny. Stąd, jeżeli Państwo wyrażacie zgodę, żebyśmy takie stanowisko tutaj opracowali, może już, żeby nie zwoływać wszystkich, czy roześlemy mailowo, czy co Pan Przewodniczący Artur Dobrzyński? No, ja bo ja do mnie docierały właśnie opinie nie tylko mieszkańców, bo mieszkańcy też jest naprawdę na tej linii, ale również i kurasjuszy, że no, nie mają jak się dostać czasami.
Tak samo jak ten warszawski, co był zlikwidowany, to też już, no, było nasze stanowisko, no i też nic nie dało rady. No może... w takim razie z tym jeszcze może jeszcze się spotkamy, może już z panem przewodniczącym i z panią radną Marią Ksiąkalą, która jest radną powiatową i może jakieś spotkanie z panią prezes też jeszcze byśmy zorganizowali, żeby to i państwa poinformujemy, co z tym dalej w takim razie. Czyli rozumiem, jest zgoda radnych na tym, żebyśmy takie stanowisko sprzeciwiające się tej likwidacji wystosowali. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Pan radny Tomasz Barański. Chciałbym dać opinię, jeśli mogę, na temat tej odpowiedzi, bo jest ona chyba trochę lekceważąca w stosunku do nas. Dlaczego tak? Cały klucz naszego wniosku opierało się raz o mund, a dwa o usuniętych dziur. Właśnie przed sekundą sprawdzałem znowu przetargi ZDP. Dalej nie ma remontu naszych dróg. To kiedy on został remontowany? Tam są dziury wielkości 30 cm. Przecież tam może wpaść koło i zostać tam po prostu. A ZDP dalej sobie z tego nic nie robi. Takie było, wielu z Państwa pamiętacie, takie było założenie. Albo remont. Ja rozumiem, że gmina może nie chcieć wyłożyć nagle połowy odcinka na 200 tysięcy. Ja bym to rozumiał. I częściowo tak, i częściowo nie. Ale chodzi o zwykłe częściowo zmuszenie stosu do działania w sprawie łatania tych dziur. Przecież tam się nie da jeździć. Nie tylko mówię o skrzynce. Mówię o kota, mówię o Wójtówce, o Orłowcu częściowo. Tam będzie. To będzie część drogi zrobiona. Ale jest ich mało. A nie ma ciągle przetargu. Potem będzie jeden przetarg, będzie drugi przetarg, to się skończy w okolicach sierpnia, we wrześniu zrobią drogę i zaraz jest zima. I znowu na a na wiosnę znowu będzie droga do remontu, bo zaraz się spadnie. Pan radny Łukasz Kross? Ja muszę tutaj usprawiedliwić trochę zarząd, ponieważ w skrzynce droga została połatana, że tak powiem, uzupełnione ubytki, ale to takie wiadomo, ciągłe połatanie, poziomowe. I z tego co się dowiedziałem, to akurat zadzwoniłem jakoś parę dni wcześniej, zanim ta operacja cała miała miejsce i pani mi powiedziała, że no, zaczynają od dróg najbardziej zniszczonych, tak? Nie wiem jak to jest dobierane. Jak to miał przypadek? Nie wiem, u nas wszystko jest. Jak zrobione, tak zrobione, no ale po łataniu na zimie, także... Że nie będzie stosować. Do czerwca wytrzyma. Czyli w takim razie pani radny Barański, co pan proponuje? Pan to sprawdzi też takie telefony. W naszych rękach jako rady leży niewiele. Możemy co najwyżej wysyłać kolejne stanowisko, ale wydaje mi się, że dalej nic nie zmieni. Po prostu ZDP musi wreszcie zgłosić ten przetarg, który panowało już na trzeci kwartał, więc nie wiem dlaczego. Musi drogi wreszcie uzupełnić. Przecież tam się już udaje jeździć. No nie będę się na pana burmistrza to 200 kilka tysięcy. Nie bądźmy realni sami. Dziękuję. Szanowni państwo, czy jeszcze jakieś tematy? W takim razie w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady sesji miejskiej w Zdrowia.